Uczę się do matury na wiele różnych sposobów. Nie widzę żadnych efektów swojej pracy i chciałam zapytać, czy ten kurs jakkolwiek pomoże mi w tej materii? To jest bardzo szerokie pytanie. Często nie widzimy efektów dlatego, że w ogóle nie sprawdzamy, czy one są. Tak wiele osób po prostu siada do nauki, bierze książkę, czyta od lewej do prawej i myśli, że na tym polega nauka. I tak naprawdę nie wiedzą, gdzie są, bo nie zastanawiają się nad tym, nie sprawdzają tego. A przez to, że tego nie sprawdzają, to mają wrażenie, że tego nie wiedzą. I to wynika z tego, że ogólnie nasze myśli pojawiają się reaktywnie w reakcji na bodziec. Czyli trzeba sprawdzać, czyli monitorować swoje efekty nauki. Jak to robimy? Przede wszystkim robimy zadania maturalne. Czyli jeśli rozwiązujesz zadania maturalne, to de facto widzisz, czy to, co robiłeś przy nauce, przynosi efekt. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Podstawowe założenie kursu jest takie, że jest podzielone na dwa typy lekcji. Lekcje teoretyczne i odpórkowe, które na zmianę są przez cały kurs i przez cały materiał do matury przechodzimy. I dzięki właśnie temu, że robimy teorię i odtwórki na zmianę, to ty na bieżąco widzisz i obserwujesz, czy masz efekty. I dodatkowo te efekty są zapisywane, dzięki czemu o nich nie zapominasz, to jest bardzo ważne. Bo jak wejdziesz sobie w bazę zadań, no to tutaj będziesz miała statystyki rozwiązywania tych zadań i będziesz widzieć dosłownie, z których zagadnień, z których działów, jak ci poszło. Możesz sobie nawet wejść głębiej i możesz sobie zobaczyć konkretnie na przykład, jakie typy zadań ci nie idą. Bo czasami to jest problem, tak? I żeby te monitorowanie efektów było możliwe, no to musimy te wszystkie rzeczy robić. I oczywiście to jest jakby odpowiedź na pytanie w ogóle, jak to sprawdzać. No a pytanie, odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle ten kurs daje efekty, no to tutaj przede wszystkim można tak w dwóch zdaniach na to odpowiedzieć. To jest metoda uczenia się, która polega na aktywnej, samodzielnej nauce, która jest spersonalizowana. Aktywna, samodzielna nauka, która jest spersonalizowana. Czyli jest to coś totalnie przeciwnego niż na przykład uczenie się samych nagrań wideo, wykładów, które patrzymy i słuchamy i po prostu godzinami spędzamy czas albo na YouTubie, albo na jakichś filmach. Tak? Bo to są bierne formy. Tutaj jest na odwrót. Tutaj jest samodzielna, aktywna nauka polegająca na samodzielnej analizie tekstu w lekcjach teoretycznych, później rozmowie z nauczycielami, zadawaniu pytań, później rozwiązywaniu zadań, znowu samodzielnie i konsultowaniu odpowiedzi z egzaminatorami, żeby uwiedzić się, co robiliśmy źle. I to są właśnie te powody, dla których te efekty nauki się pojawiają i to jest powód, dla którego na naszych kursach my, wiedząc, że one działają, daliśmy gwarancję satysfakcji, no bo po prostu wiemy, że to działa. Bo to jest nauka na poważnie. Ona wymaga wysiłku, ale po prostu przynosi efekty, bo to jest nauka na poważnie. Czyli generalnie, żeby widzieć swoje efekty, należy uzewnętrznić swoją wiedzę i faktycznie zobaczyć to, co się wie, włożyć w to pracę i no, żeby się uczyć, trzeba się uczyć. Dokładnie tak. Żeby się uczyć, trzeba się uczyć.